Firma Klass została założona w 1913 roku przez braci Klass, Augusta i Franza, w Harsenwinkel, małym miasteczku na zachodzie Niemiec. Początkowo Klass zajmował się produkcją snopowiązałek opartych na autorskim projekcie supłacza sznurka. Po wojnie w 1946 roku Klass wprowadził na rynek jedne z pierwszych samojezdnych kombajnów zbożowych. W 2003 roku Klass wykupił 51% udziałów w fabryce Renault Agriculture, poszerzając tym samym ofertę o ciągniki rolnicze. Pierwszym ciągnikiem wyprodukowanym przez Klassa był model Ares 566 RZ. Kombajny Klass Lexion w Ameryce Południowej i Australii sprzedawane są pod marką Caterpillar. Ponadto z pomocą Lexiona 770 ustanowiono w 2011 roku rekord świata w omłocie pszenicy. Kombajnowi udało się wymucić 675 ton w ciągu 8 godzin. Obecnie rekord ten należy do New Hollanda CR1090. Największym ciągnikiem w ofercie Klassa jest model Xerion. W najmocniejszej konfiguracji generuje on moc 520 koni mechanicznych. Cechą wyróżniającą Xeriona na tle innych ciągników tego segmentu jest obrotowa kabina oraz możliwość montażu na ciągniku specjalnych przystawek oraz naczep. Maszyny Klassa produkowane są w Niemczech, Francji, Rosji i Stanach Zjednoczonych.